Cześć, jestem Klaudia, to kanał No i Już. Witam Was w szybkich odpowiedziach Oblicz pola każdego z obszarów narysowanej tarczy. To będzie obszar, ten na czerwono będzie pierwszy, ten będzie drugi, a ten będzie trzeci. Zaczynamy od obszaru pierwszego, w którym widzimy, że średnica wynosi 8 cm. Ok. Czyli my tu mamy liczyć pole, więc potrzebujemy... Promienia. A promień to jest średnica dzielona na 2, czyli u nas promień to 8 przez 2, a to będą 4 cm. Zór na pole koła to jest pi r kwadrat, rkę już mamy, możemy zatem liczyć. Będzie to pi 4 do 2. 4 razy 4 to 16. Pi doklejamy i mamy tutaj centymetrów kwadratowych. Pole obszaru pierwszego. To teraz obszar drugi, w którym średnica wynosi 16 cm. Ok, i będziemy mieć teraz tak promień z tego, no to połowa to jest 8 cm. I liczymy sobie pole dla tych 8, czyli będzie pi razy 8, do drugiej 8 razy 8 to 64 pi cm kwadratowych. I teraz tak, jesteśmy na tym całym. To, żeby obliczyć obszar drugi, musimy od niego odjąć obszar czerwony. To obszar drugi to cały 64. Cały obszar odjąć obszar czerwony, czyli 16 pi. OK. i mamy tutaj 48 pi cm kwadratowych. To obszar trzeci, w którym średnica wynosi 32 cm, no to promień wynosi 16 cm. Liczymy sobie pole, gdzie to pi 16 do 2. A to będzie 100 nie 256 pi cm kwadratowych. To żeby policzyć pole obszaru trzeciego musimy odjąć obszar czerwony ten drugi i wychodzi nam ten trzeci. Czyli od 256 pi odejmujemy wartość z poprzedniego zadania, czyli 48 pi. I z pierwszego wychodzi nam tutaj 192 pi centymetrów kwadratowych. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę, i no i już.